Nieoficjalne informacje w sprawie Szydło wyszły na jaw. Chodzi o jej przyszło. Beata Szydło nienale/Y w ostatnim czasie do polityków, którzy zajmują nieustannie pierwsze strony gazet. Była premier usunęła się w ciet, ustępujące miejsca Mateuszowi Morawieckiemu. Teraz jednak znów mokreska zrobi się o niej giebono za spraw nieoficjalnych informacji, które dotyczce jej najbliższej przyszłości. Trzeba przyzna, mokone zdziwi tak ludzi zainteresowanych wydarzeniami na polskiej scenie politycznej. Wszystko spowodowane jest z bliskimi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. W najbliższym czasie partie polityczne powinny zgłosić listy kandydatów, którzy w nadchodzących miesiącach ubiega się będą o mandat europosła. To w banie z tego powodu na najwykreskaszych szczeblach polskich partii dochodzi do wielu rozmów, które mają ostatecznie wytypować kandydatów do pracy w Europarlamencie. Beata Szydło wicepremier wyjedzie do Brukseli? Zanosi się na to, NIWKEZ niespodzianek przed wyborami przygotuje wyborcom Prawo i Sprawiedliwo. Gazeta Krakowska informuje, najprawdopodobniej to w banie Beata Szydło startowa będzie w nadchodzących wyborach jako numer jeden na listach partii RZDZC. Wiadomo tam o szokowa, bowiem nikt nie spodziewa psi, użdujca wicepremier zrezygnuje z pewnionej funkcji i przeniesie się do Brukseli, by reprezentować Polsk. Nie jest to jednak jedyna ciekawa wiadomo. Jak się okazuje, na licie PiSu znalazł się Zbigniew Ziobro. Minister sprawiedliwości ma pono ochotę na powrót do Europarlamentu, w którym niegdy pracował. Jego obecno na listach jest jednak znacznie mniej prawdopodobna, niż kandydatura Beaty Szydło. Wygląda wice na to, doczeka siwa kreskanej zmiany we skabadzie polskiego EZD-u. Kto znalazł się na listach innych partii? Spekuluje się, nowo powstał partii pod przewodnictwem Roberta Biedronia reprezentowa będzie Mateusz Klinowicz, były burmistrz Wadowic. Będą to pierwsze wybory z udziałem nowego ruchu, na jego temat wci wiadomo niewiele. Jednak kolejne szczegóły powinny pojawić się w ciągu najbliższych tygodni. Platforma Obywatelska planuje wystawić w wyborach kandydatów, którzy mieli styczność z prac w Parlamencie Europejskim. O pierwsze miejsce na licie walczy Beder Adhun i Bogusław Sonik. Wygląda wice na to, to Beata Szydło będzie najbardziej znanym nazwiskiem spośród tych, którzy zamierzają ubiegać się o mandat poselski w najbliższym głosowaniu. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w niedzielę 26 maja. Wobec wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, po raz pierwszy zasiedzie w nim 705 europosłów, zgodnie z zasad proporcjonalności. Polsk reprezentowa będzie 52 z nich,
co oznacza, kreska E pomimo spadku ogólnej liczby wybranych, Polska otrzyma miejsce na dodatkowego reprezentanta. Nowa kadencja Europarlamentu zakończy się w 2024 roku. Beata Szydło szuka 2 miliony Polaków. Z dowody w Giebonej sprawie. Beata Szydło ponownie znalazła się w centrum niemałego zamieszania. Kiedy media ogłosiły, kreska E podejrzany o szpiegostwo na rzecz Chin Piotr D. współpracował z kancelarii polityk, ta stanowczo zaprzeczyła podobnym doniesieniom. Najnowsze informacje w sprawie rzucaj jednak na nic całkowicie nowe, wiadbo, sugerujące kabamstwo dziabaczki. Ujawniono dowody na to, kreska E Beata Szydło szuka 2 miliony Polaków, kiedy wystosowała swoje oświadczenie o braku jakichkolwiek powizat z Oskar kreska onem. Beata Szydło co jaki czas staje się bohater kolejnych medialnych afer. Jeden z najgłośniejszych z nich jest prawdopodobnie sytuacja związana z zatrzymaniem dwóch kreskaczyzn. Czyli byłego oficera Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz dyrektora sprzeda kreska Y Huawei na Polsk, którzy jest podejrzani o szpiegostwo na rzecz Chin. Beata Szydło ogba ma 2 miliony Polaków. Kiedy obywatele zaczęli interesować się kontrowersyjnym spraw, pojawiły się szczegółowe pytania o przeżbo pierwszego z wymienionych. Jak informowałby media, Piotr D. miał bowiem współpracować z KPRM, kiedy funkcji prezesa Rady Ministrów pełniła Beata Szydło. Sama polityk szybko zaprzeczyła prawdziwości podobnych doniesień, ukreskając się do agresywnego, stanowczego tonu. Przecinam medialne sensacje zatrzymany nie był konsultantem u Szydło. Nie doradza Szydło i nie pracował dla Szydło. Byb natomiast przedstawicielem UKE w zespole przygotowującym wizyt papie kreska a Franciszka podczas ZDM. Takie tytuły to manipulacja napisała polityk na swym koncie na Twitterze, udostępniajce traktujcy o sprawie artykuł. Ujawniono niespodziewane dowody zaprzeczy by SBOWą Beaty Szydło. Niespodziewanie do mediów trafi bo jednak oświadczenie Kancelarii Rady Ministrów, opublikowane przez RMF FM. Wcześniej reporter medium dotarł bowiem do informacji, według których D. Nale kreska ab do grupy pracującej przy KPRM nad odpowiednim zabezpieczeniem zwiatowych dnim bodzie kreska Y w Polsce. Przedstawiciele instytucji postawili spraw w całkowicie nowym, wietle, rzucaj cieć na wcześniejsze stanowisko Beaty Szydło. Osoba, której dotyczy pani kreska sze zapytanie, to ówczesny dyrektor Departamentu Kontroli Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podobnie jak przedstawiciele innych tego typu instytucji współpracował w ramach tzw. grupy eksperckiej utworzonej w związku z przygotowaniem wizyty jego świętobliwości papie kreska a Franciszka w Polsce w 2016 roku. O fakcie jego udziału w pracach grupy poinformowano szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Współpraca ta była realizowana nieodbytnie napisano w oświadczeniu.
Działania grupy dotyczyły spraw z zakresu bezpieczeństwa i pożytku publicznego. A zatem osoby w chodzce wiejska BAD dysponowałyby stosownymi powiadczeniami, wynikającymi nie z ich pracy na rzecz zespołu do spraw przygotowania wizyty jego zwitobliwości papie kreska a Franciszka w Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 roku. Oraz wsparcia organizacji zwiatowych Dni Bodzie kreska Y Kraków 2016, ale z obowiązków zawodowych na rzecz innych instytucji publicznych dodano oficjalnie. Beata Szydło przyznała nagrody ministrom, a Mateusz Morawiecki się na to nie zdecydował. Nauczony doświadczeniami swojej poprzedniczki obecny premier RP nie zaryzykował nadania wielotysięcznych premii CZ-bonkom swojego gabinetu. Zeżby rok byb pod tym WZGL-dem wyjątkowo marny dla najwakreskaniejszych osób w państwie. Premie otrzymali za to pracownicy wielu państwowych instytucji i agencji. Informacje na ten temat ujawni za pośrednictwem Twittera dziennikarz Radia Z Mariusz Gierszewski. Po zeżborocznej aferze z premiami ministrów w RZ Dziewikszoci i instytucji RZ-owych w 2018 nie było nagród dla cizbego kierownictwa. W kancelarii prezydenta wybacono o 1 000 000 zł mniej nagród dla pracowników. Nagród nie wybacono kreska adnemu ministrowi pisze dziennikarz. Oprócz tego Gierszewski podał kwoty, które przeznaczono na nagrody w innych, nieministerialnych instytucjach. Nagrody w instytucjach w 2018, ukebecznie 5 milionów dla pracowników i bez nagrody dla prezesa. Kowybecznie 5,376 miliona dla pracowników i bez nagrody dla dyr.generalnego, PARP, rednio 6,911 zł na pracownika i bez nagród dla kierownictwa dodaje. Jarosław Kaczyński studzi polityczne nastroje. Podobnie jak przy okazji ujawnienia nagród dla RZ-u Szydło, tak i teraz z racji burzy po morderstwie Pawła Adamowicza Jarosław Kaczyński zdecydował powzić u spraw we własne ręce. Gdy cała Polska torpedowała PiS za korzystanie z koryta, prezes PiS cofnąłby nagrody i obieca pcicia w pensjach parlamentarzystów.